Yoga Update to yoga plus update plus date. Nasza jogowa randeczka, podczas której gadamy o psychologii i jodze. O filmach, o książkach, o różnych wydarzeniach, które nas w danym tygodniu jarają. Czyli Netflix. Yoga Update. Basia Tworek i Michał Trzciński. Dzień dobry, kochani. Kolejny odcinek Yoga Update'u nagrywam niestety sam. Baśka cały czas jeszcze zajmuje się swoimi najważniejszymi na świecie rzeczami, a właściwie nie rzeczami, tylko jedną małą osóbką. Więc oczywiście ciepło pozdrawiamy i mamy nadzieję, że już niedługo Baśka do nas dołączy. Zresztą ostatnio zdradziła trochę tajemnicę, bo pojawi się tutaj jeszcze na koniec tego sezonu. No, ale na razie muszę sobie dawać radę sam i mam nadzieję, że mi się to dzisiaj również uda, bo dzisiaj będziemy rozmawiali o bardzo ważnej rzeczy, czyli o kręgosłupie, i to będzie ten już obiecany w bodajże pierwszym albo drugim odcinku tego sezonu Yoga Update'u. Wróci do naszego programu gość w postaci Marcina Bebelskiego z Calvamedu, który to opowie nam troszeczkę o kręgosłupie. Zahaczyliśmy w tym odcinku, w którym Marcin już był naszym gościem, właśnie o temat kręgosłupa i postaram się dowiedzieć od Marcina, dowiedzieć dla Was, co zrobić, żeby o kręgosłup dbać tak na co dzień, zwłaszcza, że chyba wszyscy, albo przynajmniej spora większość z nas doświadcza tego samego problemu, czyli różnych boli w kręgosłupie przez to, że po prostu wszyscy siedzimy, po pierwsze, że wszyscy siedzimy, a dodatkowo jeszcze siedzimy przed kompem, lekko pochyleni w jedną, w drugą stronę. Myślę, że zagadnień i wątków jest mnóstwo, więc czekam na Marcina, za chwilę się z nim będę łączył, a tymczasem pozdrawiam Was. Aha, no właśnie, bo to nie jest od razu, żeby nie było, to nie jest żadna tapeta w Zoomie, którą można sobie wymienić na dowolną, to jest to oryginalne, prawdziwe cypryski, w których mam szczęście się pławić tutaj w ogrodzie moich rodziców. Obok leży sobie słoneczko, dalej leży też Diego, ale oboje śpią, więc może nie będę im przeszkadzał. Zapraszam na kolejny już odcinek Yoga Update'u. Marcin Bebelski za chwilę. Yoga, 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 ninja yoga, gangsta yoga. Łączymy się z Warszawą, Warszawa, Warszawa, halo, 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 lecimy. Marcin Bebelski, na pewno nie Babelski, tak jak kiedyś zawsze myślałem, przez naprawdę parę lat. Z Marcin Bebelski, Calvamed, dzień dobry. Dzień dobry, witam Was wszystkich, dzień dobry Michał, no zaczynamy chyba. Pozdrawiam Cię z mojego niewirtualnego studia i moje cyprysiki też mówią siemano. Spotykamy się w tę piękną sobotę, żeby poświęcić trochę czasu kręgosłupowi i różnym zagadnieniom z tym związanym. Obiecywaliśmy w odcinku, kiedy jeszcze z Baśką nagrywaliśmy naszą poprzednią rozmowę, że temat kręgosłupa się pojawi, bo jest on niezwykle ważny, ale też przede wszystkim chyba powszechny. Czy ty masz, albo jesteś w stanie jakoś stwierdzić, no może wiadomo niedokładnie, ale jakaś większa czy mniejsza część twoich klientów przychodzi do ciebie z kręgosłupem? Jak ty to widzisz, wiesz, tak generalnie wśród swoich pacjentów? To jest problem, czy jakoś to się poprawia? Jak to jest? Wiesz co, ja myślę, że no zdecydowana większość ma problemy natury kręgosłupowej. Oczywiście czasem są to pacjenci, którzy przychodzą z innymi rzeczami, na przykład, nie wiem, z bólami barków, czy z bólami koron, czy z bólami bioder, ale generalnie myślę, że rzecz dotyczy głównie kręgosłupa, bo jakby jego położenie w
ciele, postawa człowieka no, wpływa na bardzo wiele rzeczy w naszym organizmie i myślę, że ten kręgosłup no, jest taką centralną strukturą, od której naprawdę bardzo wiele zależy, więc zdecydowanie no, większość pacjentów to są pacjenci kręgosłupowi. Bo to jest też taki, nazwę to powiedzmy obszar ciała czy narząd, mówiąc pewnie niepoprawnie, ale jakoś obrazowo. Z jednej strony taki chyba, w sensie taki silny i z drugiej strony też jakoś tak bardzo, bardzo narażony na wszelkie urazy, czy to mechaniczne, czy... postawowe. Wiesz co, to ja bym to podzielił na bardziej takie problemy natury przeciążeniowej, które występują jakby w codziennym życiu i który bardziej lub mniej każdy z nas gdzieś tam, no, z którym się czasem spotyka. No i oczywiście też drugi rodzaj takich uszkodzeń to są rzeczywiście uszkodzenia mechaniczne, czyli urazowe, czyli gdzieś rzeczywiście dochodzi do jakiegoś urazu, nie wiem, upadku, potłuczenia czy tego typu rzeczy. Wiesz, to są dwie tego typu, że tak powiem, rozróżnienie, ale też jeszcze ja bym trzeci tutaj dodał, no są to też pacjenci psychosomatyczni, którzy, no można ich podciągnąć pod przeciążenia, ale to jest troszeczkę też inny rodzaj pacjentów. Ja bym tutaj te trzy rzeczy jakby rozróżnił. A z tych trzech, który jest najtrudniejszy do leczenia, twoim zdaniem? Myślę, że mimo wszystko urazowy, bo jeżeli dochodzi do jakiejś siły, która działa bezpośrednio na ciało, tak zupełnie z zewnątrz, to no, trzeba dużo więcej rzeczy zrobić, dużo więcej rzeczy ogarnąć i też dłuższy czas dać na to, żeby dłuższy czas rekonwalescencji, żeby rzeczywiście ten kręgosłup doszedł do siebie. Przeciążenia czy takie problemy psychosomatyczne, no też one dosyć szybko się leczą, ale no też to wszystko zależy od pewnych zasobów, które pacjent ma energetycznych, od tego w jakim jest stanie w ogóle takim psychoemocjonalnym i to też nie zapominajmy o tym, że jesteśmy całością i to wszystko jakby ma na nas wpływ, więc jakby no to wszystko zależy od tego, w jakim jesteśmy miejscu i co się z nami rzeczywiście dzieje. No to wyobraźmy sobie, że przychodzi do ciebie pacjent i mówi, że go boli kręgosłup. I to w zasadzie tyle. Nie miał żadnego wielce wypadku, siedzi przy biurku w pracy, ma trochę stresu, ale tak myśli, że to jest okej. Okay. W sensie albo tak ma takie wrażenie, że to jest taka powiedzmy średnia ilość stresu. Od czego zaczynasz? Co sprawdzasz najpierw? Pierwsze to, czym się zajmuję, to sprawdzam jakby ruchomość kręgosłupa. Na początku sprawdzam ruchomość czynność, czyli każę pacjentowi zrobić skłon do przodu, skłon do boku, skręt i patrzę sobie na to, jak kręgosłup pracuje, jak on się zachowuje w poszczególnych jakby odcinkach i to jest, że tak powiem, podstawa, ale na samym basicowym początku patrzę jakby, co się dzieje z miednicą. Czy ta miednica jest rzeczywiście ułożona prawidłowo, bo każda wariancja ułożenia miednicy będzie wpływała w zasadzie na cały kręgosłup. Czyli można powiedzieć, że miednica jest w jakiś sposób częścią kręgosłupa? Jak dla mnie jest pewną podstawą, od której zaczyna się kręgosłup i też bardzo wiele tutaj się dzieje, bo miednica jest takim no, częścią ciała, która no, spaja górę z dołem, czyli to wszystko, co się dzieje na naszych kończynach dolnych, wpływa na miednicę, a to później może powodować różne rzeczy, które się dzieją powyżej miednicy, czyli w samym kręgosłupie. I też jeszcze jedna rzecz, kręgosłup też jest całością. Cokolwiek się dzieje na poziomie miednicy, jeżeli gdzieś jest jakaś asymetria, jeżeli jest zablokowane gdzieś połączenie kręgosłupa z miednicą, no to będzie miało to impact na to, co się dzieje wyżej. Więc też bardzo często, jeżeli ktoś przychodzi na przykład z jakimiś dolegliwościami na górze pleców, to ja zawsze zaczynam od miednicy. To jest moja podstawa i to zawsze się sprawdza. Ale też wspomniałeś, że cokolwiek się dzieje w dół od miednicy, czy to znaczy, że na przykład ułożenie naszych stóp też ma na to wpływ? Jak najbardziej, tak. Pacjenci się czasami dziwią, jak ja pytam na przykład o wszelkie urazy kończyn dolnych. I też nie interesuje... A jego boli w szyi.
Na przykład. I wiesz, i to jest też dosyć ciekawe, że na przykład mówią, no skręciłem kostkę tam 20 lat temu, nie? I się okazuje, że być może ten uraz ma też wpływ na to, jak działa cały łańcuch od dołu do góry. I mówi się wtedy o takim, o dysfunkcji wstępującej, czyli to, co się działo na dole, ma później swoje znaczenie w rozprzestrzenianiu się pewnej dysfunkcji w górę ciała. Jak to, że zwichnięcie czy skręcenie kostki może na to wpłynąć? Co się tam dzieje niedobrego? Wiesz co, no zazwyczaj jest tak, że dochodzi do albo do hipermobilności, na przykład stawu skokowego, jeżeli mamy zerwaną kostkę tak stawową. Luźny nadgarstek tak zwany. Tak, czyli ta stopa czy staw skokowy zaczyna się nadmiernie ruszać, co przeciąża struktury stabilizacyjne, głównie mówimy tutaj o powięzi czy o mięśniach, czy o ścięgnach, które stabilizują ten staw. No i później to, żeby zawsze, ja też mówię pacjentom, że w przyrodzie nic nie ginie. Jeżeli na przykład czegoś jest za mało, mówimy teraz o nadruchomości, czyli jeżeli jest za dużo ruchu na przykład w stawie skokowym, no to musi się gdzieś zmniejszyć ruchomość powyżej, czyli na przykład może to zmniejszać ruchomość kolana, może to zmniejszać ruchomość stawu biodrowego czy połączenia kręgosłupa z miednicą, no i mamy gotową dysfunkcję wstępującą w nasze ciało. Wiesz, jakby nadmierna ruchomość versus... Zablokowane, okej. Okay. Tak. No dobra, to ewidentnie jestem też takim przykładem tej nadruchomości stawu skokowego, ponieważ nasi słuchacze i widzowie pewnie już wiedzą, pamiętają, że ja jestem tym typem, który w dzieciństwie w zasadzie pozrywał wszelkie możliwe więzadła, te dwa skokowe. Ale skoro ta nadmierna ruchomość, to jeszcze omówmy może tę zmniejszoną ruchomość. Zmniejszoną po prostu, chciałem wymyślić słowo typu podruchomość, bo skoro nadruchomość. Shina Eventu ewidentnie nie może być w ogóle wymyślaczem słów. Jasne. Medycznych. Słuchaj, mówimy jakby właśnie z jednej strony o nadruchomości, a z drugiej o ograniczonej ruchomości, czyli po prostu o zablokowaniu. I też sprawa może dotyczyć jakby samego stawu skokowego, gdzie rzeczywiście zmniejsza się ruchomość zgięcia grzbietowego i podeszwowego stopy, no co może mieć impact na wyższe stawy w naszej kończynie dolnej, a w konsekwencji na miednicę, ale też może dojść do czegoś takiego, że zablokuje się też coś w obrębie stopy, czyli w obrębie, nie wiem, czy stępu, czy w obrębie stępu, a na przykład śródstopia. I to też będzie miało wpływ na to, jak ta stopa pracuje, jak działa w ogóle cały staw skokowy, no i będzie się to przenosiło w górę. Także no, to są bardzo, bardzo ważne rzeczy. I no i też oprócz jakby skręcenia, też wszelkie urazy, złamania, czy tego typu już poważniejsze uszkodzenia, no będą miały tutaj no, też kolosalne znaczenie. Nie tylko jakby pod kątem samego na przykład unieruchomienia nogi po złamaniu, ale też później, nie wiem, w pewnym psychicznym na przykład zablokowaniu się w głowie, że nie wiem, ciężko na przykład obciążać tą nogę, nie? I też przenosimy wtedy ciężar na drugą nogę, no i to w konsekwencji powoduje też znowuż pewien dysbalans mięśniowy, czy złe obciążanie kończyn dolnych i to później się przenosi znowu w górę. Czyli tutaj już troszeczkę też wjeżdża nawet psychika, gdzie ktoś, bo chyba każdy to, kto miał jakikolwiek taki uraz, wie, że potem przez jakiś czas trochę bardziej uważasz na tę nogę, dajmy na to. Jasne. To jest jakby oczywiste i zdecydowanie to ma to kolosalny wpływ. I też bardzo często to się dzieje bez udziału świadomości, więc no my, że tak powiem, te zdolności adaptacyjne naszego organizmu są ogromne i rzeczywiście, jeżeli taka sytuacja się zadzieje, to robimy to po prostu bezwiednie. My nie zdajemy sobie sprawy, a bardzo często te nawyki przechodzą później no, w takim codzienne życie i po prostu tak funkcjonujemy w zasadzie do tej pory, aż pewne rzeczy zostaną, nie wiem, przeodblokowane czy uświadomione. I wtedy możemy gdzieś pracować z tym nad zmianą tej postawy, nad zmianą pewnych nawyków i dalej poprawiać jakby swój stan zdrowia.
czyli myśląc o jakimś kolejnym, no nie zachowaniu, tylko kolejnym takim motywie, rozłożenie ciężaru ciała na stopach też by miało na to wpływ. Jak najbardziej. To jest, to wszystko ma znaczenie, bo jeżeli obciążamy jedną stronę bardziej, to możemy jeszcze wejść w grubszy temat. Nie wiem, czy mamy na to czas, ale też inaczej troszeczkę obciążamy prawą i lewą stronę z uwagi na przyciąganie ziemskie i na to, w którą stronę się kręci Ziemia. Mówimy tutaj... Jest. Co? Mówimy tutaj o siłach Coriolisa. Być może no, niektórzy ze słuchaczy... Znaczy Ziemia jest przede wszystkim płaska, Marcin, więc ja nie kumam, jak ona się może kręcić. No kręci się jak talerzyk, więc wiesz, też to... A, masło, no tak. No wiesz, jakby to, że jest płaska, to nie znaczy, że się nie kręci. Wiesz, to jest też... No tak. Ważny tylko... No, ale long story short, słuchaj, więc jakby jeżeli na naszej półkuli Ziemia się kręci w prawą stronę, w związku z tym im bardziej jesteśmy w ruchu, tym bardziej działa siła odśrodkowa, która nas wypycha jakby na prawą stronę. Więc w zasadzie wszelkiego rodzaju przeciążenia, których doznajemy, są zazwyczaj z prawej strony. To jest ciekawe. Więc jakby bardziej obciążamy prawą stronę. Tu też ludzie oczywiście... na to nie zwracają w ogóle uwagi. No, to jest, wiesz co, to rzeczywiście jest tak, że nie mamy świadomości tego, ale tak rzeczywiście jest, że większość rzeczy jakby mamy z tej prawej strony i też to widzę w swoim gabinecie, że większość pacjentów przychodzi z objawami z prawej strony. No jest to gdzieś 70-80% dolegliwości. Oczywiście też przychodzą z objawami po lewej stronie, ale to są kompensacyjne rzeczy, albo na przykład natury wisceralnej, czyli też z układu pokarmowego. Także to są zupełnie jakby inne rzeczy. A kompensacyjne to znaczy właśnie to, że jedną nogę bardziej chronisz, więc drugą bardziej przeciążasz, nawet nieświadomie. Na przykład tak. To jest dokładnie tak. Jeżeli mamy niewydolny system po jednej stronie, to przenosimy pewne siły obciążeniowe na przykład na drugą stronę i to się nazywa kompensacja. Mm-hmm. To idąc w górę w takim razie, bo przyszło mi do głowy, że możemy w ten sposób jakby przeanalizować ten kręgosłup, bo skoro zaczęliśmy od wpływu ułożenia czy jakby sytuacji stóp na wyższe partie, no dobrze, to idźmy w górę i kolana. I od razu też przychodzi mi do głowy pytanie o bieganie, ale również takie świadome albo wręcz właśnie nieświadome chodzenie na co dzień. Być może miałbyś jakąś radę, jak dbać właśnie o kolana? Jak najbardziej. Też mam sporo pacjentów z problemami z kolanami i też co ciekawe, no problem zazwyczaj nie dotyczy kolan samych. To jest też jakby pewne objawy występują w obrębie stawów kolanowych, no ale problem znowuż mamy albo poniżej, albo powyżej. Myślę, że w większości przypadków problem polega na złym ułożeniu miednicy, czyli jakby najczęściej to polega na tym, że miednicę mamy w przodopochyleniu, czyli nasze spojenie łonowe pochyla się do przodu, a nasze pośladki jakby idą troszeczkę do góry. Czyli wypinamy pupę. Dokładnie tak. W związku z tym siły obciążeniowe naszego organizmu przesuwają się do przodu. To skutkuje tym, że siły ścinające bardzo mocno przechodzą przez stawy kolanowe. I to powoduje przeciążenie i to powoduje ból. Czy to znaczy w takim razie, że biegacze przynajmniej w czasie biegu powinni zwracać szczególną uwagę na ułożenie swojej miednicy? Wiesz co, już w samym, jakby podczas samego biegu myślę, że to będzie bardzo, bardzo ciężkie, bo skupiamy się na tym, żeby przetrwać, żeby, wiesz, pokonać dystans, który mamy do pokonania. I to jest też bardzo częste, że wiele tych objawów bólowych nie pojawia się na początku, tylko pojawia się po jakimś czasie. Jak już rzeczywiście organizm jest zmęczony, jak zaczynamy wykorzystywać różne mechanizmy adaptacyjne do tego, żeby ten bieg kontynuować i mięśnie zaczynają się męczyć, przestają być wydolne, tak jak na początku biegu i te objawy zaczynają się nasilać. Więc jakby no, reasumując to, co powiedziałem, myślę, że przygotowanie przed bieganiem jest dużo bardziej ważne niż sama, nie wiem, technika biegu jakby w trakcie biegania. A co masz na myśli poprzez przygotowanie przed bieganiem?
No, to, co powiedziałem przed chwilą, ułożenie miednicy, czyli stabilizacja centralna, która, no, mówię o tym bardzo, bardzo dużo, ale to jest naprawdę bardzo ważna rzecz, bo jeżeli mamy silną stabilizację centralną, silny nasz brzuch, silny poprzeczny brzucha i rzeczywiście jesteśmy w stanie gdzieś dobrze usadowić naszą miednicę, no to od tego się wszystko zaczyna. Jeżeli tu jest silna... Czyli tu już wchodzą w grę mocno mięśnie. Dokładnie tak. No, okay. Mówimy tutaj o... Stabilizacja centralna jest aktywnym stanem, czy aktywnymi możliwościami organizmu do utrzymania miednicy na określonym poziomie. Okay. Jeżeli ta stabilizacja jest dobra, jeżeli mamy wydolne mięśnie brzucha, to tak naprawdę możemy dużo więcej zrobić na obwodzie. Bo to jest tak jak z żurawiem. Żeby żuraw działał, to jedno ramię musi być nieruchome i takie, wiesz, bardzo obciążone i stabilne, żeby to drugie ramię mogło się poruszać i ogarniać wszystko to, co byśmy chcieli. Dokładnie to jest taka sama zależność jest w naszym ciele. Jeżeli mamy silny brzuch, silny kor, silny poprzeczny brzucha, silne mięśnie pośladkowe, wydolne mięśnie wielodzielne, które stabilizują sam kręgosłup, no to wtedy mamy super sytuację do tego, żeby jakąś aktywność mocno przejawiać i mniej przeciążać się na obwodzie. Czyli w tym konkretnym przypadku mówimy o stawach kolanowych. Mhm. Trochę mi to przypomina ten przykład z żurawiem. Jest, myślę, bardzo trafny i dobry. Kiedyś czytałem taką książkę Bieganie bezwysiłkowe. Wiem, że niektórym to, do niektórych to jakoś trafiło i naprawdę zwiększyli swoje czy zasięgi, czy jakby wydolność swoją przy bieganiu, ale tam było to bardzo też fajnie wytłumaczone. Co prawda, tak jak mówię, to nie do samego kręgosłupa się odnosiło, tylko do biegania, ale w podobny sposób było to tłumaczone, że kiedy jedną stronę masz, wiesz, prawą stronę, powiedzmy, już w przód, to musisz kompensować to właściwie w podobny sposób, czy w taki sam sposób w tył i tak dalej, i że że twoje ręce są też kołami takimi, no nie kołami, ale jakby siłami zamachowymi do tego, żeby to ciało wpędzić w taki właśnie regularny ruch, dzięki czemu no nie, właśnie na przykład nie cała ta siła w bieganiu jest ze stóp czy z kolan, czyli generalnie z nóg, tylko właśnie też wchodzi tu w grę zwykła fizyka. Tak jest, dokładnie tak, bo to jest, no rzeczywiście jest tak, że jeżeli jedna część ciała naszego idzie do przodu, no to druga też musi ustabilizować, żeby nie opadło to w drugą stronę, więc to jest tak. cały czas taki dysbalans między stabilnością albo mobilnością i no też to wszystko jakby dotyczy właśnie pewnej wydolności naszego ciała, i też możliwościami pewnymi ruchowymi w naszym ciele. Nie? I teraz jeszcze jedna rzecz. Oczywiście mówimy tutaj o aktywnej stabilizacji, ale też możemy to spróbować zrobić biernie. Jeżeli na przykład no, te kłopoty z kolanami występują i mimo wzmacniania gdzieś tam brzucha niekoniecznie to poprawia się nam nasza postawa ciała, no to też możemy użyć na przykład wkładek czy podpiętek pod na przykład piętę, żeby trochę zmienić... Piętek to jest moje słowo 2019 roku, ponieważ mój ortopeda zalecił mi bezwzględnie, żeby podpiętek nosić w związku z moimi problemami ze stopami właśnie. I no, szczerze mówiąc, zmieniło to moje życie, oprócz tego, że wkładki, ale to już jest jakby inna historia. Natomiast ten podpiętek, czyli ten, no ile to było, pół centymetra, centymetr? Centymetr już za dużo, to było przecież takie płaskie jest. Kiedy włożyłem pod jedną z pięt, już teraz nie pamiętam, bo pod prawą, właśnie ten nacisk ciężaru ciała na moje stopy i generalne ułożenie ciała, kręgosłupa i ciała zmieniło się diametralnie i to też troszeczkę mi taką przypomina analogię, może niezbyt celną, ale jednak tak jak Olga Tokarczuk pisała w biegunach, że jeśli by o jeden stopień zmienić, czy zwiększyć, czy zmniejszyć, nieważne, ułożenie ziemi, oś ziemi, no to byłaby nie bylibyśmy zdolni do zamieszkania
na tej ziemi, bo byłoby albo za gorąco, albo za zimno, w zależności od tego, gdzie byśmy byli. Więc tutaj też nawet taka mikrozmiana w jednym miejscu może spowodować diametralną zmianę w kręgosłupie. Dokładnie. No to jest to, o czym mówiliśmy na samym początku. Jakby to wszystko, co się dzieje na dole, ma wpływ na to, co jest na górze. No i koniec, kropka. Nie ma czegoś takiego, że działamy czy myślimy bardzo tak partiami ciała. To się nie sprawdza i to już od, nie wiem, od już skończmy raz na zawsze z tym, że rzeczywiście tam, gdzie występuje ból, czy tam, gdzie występują jakieś symptomy, no tam rzeczywiście jest problem. To zazwyczaj to jest zupełnie gdzie indziej, zazwyczaj to jest wierzchołek pewnej góry lodowej. Mm-hmm. To pewnie częste są też bóle głowy, ale do głowy jeszcze dojdziemy. Dokładnie. Jakby kończąc myśl, no też wszystko, mówiąc o tym zaopatrzeniu ortopedycznym, czy podpiętkach, czy o wkładkach, no też chodzi w tym wszystkim o to, żeby zmienić całą postawę, zmienić to, jak wygląda nasze ciało, czy poprawić na przykład przodo-tyłopochylenie miednicy, czy bardzo często, jeżeli jest przodopochylenie, no to na przykład robię, bo ja też robię wkładki, robimy wkładki takie, żeby pięta trochę się zapadła, wtedy nas wycofa to do tyłu, więc też się zmieni pewien układ sił w naszym organizmie. Więc no jesteśmy w stanie pewnymi rzeczami takimi biernymi to skorygować, no ale oczywiście najważniejsze jest też, znowuż wracamy do koru i stabilizacji, to jest zawsze dobry pomysł, żeby ćwiczyć ten brzuch, żeby gdzieś słuchają nas też miliony czy tysiące joginów. Miliardy, słuchaj. No wiadomo, więc do was tutaj mały apel. Zwracajcie uwagę na to, w jakim położeniu jest wasza miednica. Unikajmy przodopochylenia czy mocnego tyłopochylenia. I jeżeli rzeczywiście będziemy mocno pracowali nad tym ułożeniem miednicy, to nasze życie będzie łatwiejsze i ciało będzie nam dawało dużo, dużo mniej objawów. Mhm. Ale widzisz, teraz jeszcze mi się jedna rzecz przypomniała, o której nie wspomnieliśmy przy stopach, kiedy mówiliśmy o stopach, motyw butów. I to tutaj właśnie a propos wkładek czy podpiętków. Ja osobiście zawsze apeluję i staram się jakoś promować ideę, żeby jednak chociaż raz pójść sobie do podologa i sprawdzić to rozłożenie ciężaru ciała na stopach i ewentualnie zrobić sobie takie personalne wkładki, bo jest to po prostu, no, zmienia życie, ale też moja personalna fizykoterapeutka w postaci mojej mamy, kiedy rozmawiałem z nią o tym, że właśnie z tobą będę gadał o kręgosłupie, zwróciła uwagę na to, że bardzo często, i to nie tylko młode dziewczyny, ale też dorosłe panie i dojrzałe kobiety, chodzą w tak zwanych balerinach, a jest to but, no, bardziej płaskiego być nie może. I wtedy ciężar ciała i przenosi się dużo bardziej napięty, co powoduje takie mikropodniesienie przodu stóp, przez co też już są potem przeciążenia na kręgosłupie i w związku z tym urazy. Zgodziłbyś się? Tak, jak najbardziej. No to możemy zacząć w ogóle od tego, że buty też możemy myśleć w ten sposób, że buty mogą nas albo wspierać, albo nam przeszkadzać. Bardzo często jest tak, że sam but jest taką ortezą, która nam blokuje pewną ruchomość w stopie. I teraz to może też generować nam pewne dolegliwości, bo ta stopa nieprawidłowo pracuje. Więc jakby ja bym w pierwszej kolejności powiedział, żebyśmy jak najwięcej chodzili w ogóle na boso, żeby ta stopa pracowała, żeby wszystkie mięśnie rzeczywiście miały możliwość pracy i żeby też było wtedy lepsze krążenie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale rzeczywiście jest tak, że jak chodzimy albo w balerinach, albo jeszcze gorzej na przykład... W japonkach. To no też oczywiście, ale bardziej myślę tutaj o wysokich obcasach. To pomyślcie sobie o tym, jak się zmieniają, jeżeli już wiemy to, że to, co się dzieje na dole, ma wpływ na górę, no to ten wysoki obcas, czy ten bardzo niski obcas, jak to zmienia ułożenie naszego ciała, postawę naszego ciała i jaki to może mieć wpływ na nasze, no w zasadzie całe ciało. To jest rzeczywiście coś, z czego nie zdajemy sobie sprawy, a to jest no rzeczywiście element, który powoduje różne dziwne rzeczy w naszym organizmie i może powodować pewne dysfunkcje. Czyli jak szpilki, to takie centymetrowe.
Wiesz co, nie no, oczywiście fajnie wygląda kobieca noga w szpilce i to jest fakt. Męska więc... też potrafi dobrze wyglądać. Oczywiście, męska w szpilce myślę, że wygląda równie atrakcyjnie. Znam takiego, co uczy chodzenia na szpilkę. No właśnie, ale do czego zmierzam, że jakby no wszystko w swoim wymiarze i wszystko z pewnym jakimś, z pewnym umiarem. Oczywiście tą szpilę też czasami trzeba włożyć, i żeby dobrze wyglądać, czy mężczyźni, czy kobiety. No ale też, żeby nie przesadzać, żeby to nie było, że tak powiem, codzienne chodzenie w szpilach, bo przeciążamy nasz system, czy więzadłowy, czy system mięśniowo-powięziowy, no i to może generować nasze dolegliwości bólowe. Okej, to idźmy ciut wyżej. Czy spotykasz się często z takim powiedzeniem, że o Jezu, ale mnie w krzyżu łupie? Oczywiście, to jest bardzo częsta sprawa. I też to jest ciekawy temat, bo no, ten krzyż jest też bardzo tutaj skomplikowaną strukturą, bo mamy tam tak naprawdę taki kompleks kręgosłup, kość krzyżowa i kości biodrowe. Czyli to jest, no, dla mnie to jest połączenie kręgosłupa z miednicą. I na poziomie każdej z tych struktur może dojść do pewnych przeciążeń czy urazów, co może mieć wpływ jakby na cały ten kompleks miedniczny. Jeszcze tutaj można dorzucić jeszcze stawy biodrowe, które też biorą udział w przenoszeniu jakby obciążenia z kończyn dolnych na kręgosłup czy miednicę. Więc no, to jest rzeczywiście szeroki temat i łupanie w krzyżu dotyczy jakby całego tego kompleksu. Czy w tej sytuacji ludzie często przychodzą i chcą, żebyś ich po prostu naprawił, bo ich bolą plecy, no już ten krzyż, jakby wiadomo, zostawmy krzyż, ale w ogóle, panie, plecy mnie bolą, pan zrobi masaż i mi przejdzie. Tak, mam też na przykład takich pacjentów, którzy dzwonią do mnie i mówią: panie Marcinie, no bardzo gdzieś tam boli mnie w krzyżu. Dlaczego? Mhm. Ja się trochę śmieję, no bo nie jestem wróżką ani jasnowidzem. Żeby rzeczywiście powiedzieć, co się tam stało, ja muszę pacjenta zbadać, muszę zobaczyć, co się tam stało, które struktury są przeciążone, które są słabe, które są mocne i na tej podstawie mogę coś więcej powiedzieć, bo tak naprawdę rzadko kiedy boli sam kręgosłup. Bo tak naprawdę większość rzeczy, które boli, to jest albo aparat więzadłowy, który moim zdaniem jest jednym z najczęstszych powodów dolegliwości bólowych. Mówimy tutaj o więzadłach, które stabilizują całe połączenie kręgosłupa z miednicą. Czyli mówimy tutaj o więzadłach, które startują z poziomu miednicy i idą w kierunku kręgosłupa, ale też startują czy od kości krzyżowej i idą do kości biodrowej, no jakby suma summarum one okalają. Połączenie. Okalają w zasadzie całą miednicę i to jest bardzo częsty powód czy generator pewnych objawów bólowych. Ja też bardzo często pracując, na przykład używam igieł do akupunktury i nakłuwam struktury anatomiczne, głównie są to więzadła, które rzeczywiście w ten sposób jakby odreagowuje, czy zmniejszam ich powodliwość, co się wiąże też po prostu z mniejszym generowaniem bólu przez te struktury. Czyli można to sobie tak wyobrazić, jakbyś spuszczał z tego ciśnienie po prostu? Dokładnie tak, no tak można powiedzieć. I to jest jedna rzecz, która rzeczywiście na bardzo często generuje objawy bólowe, a drugą rzeczą są mięśnie, które powodują stabilizację, bo jeżeli tak naprawdę stabilizacja centralna polega na aktywnym utrzymaniu mięśniami położenia kręgosłupa. I teraz, jeżeli na przykład dużo siedzimy, szczególnie w takiej pozycji zaokrąglonej, to rozciągamy sobie też te elementy bierne, czyli na przykład więzadła. I też wtedy muszą mięśnie wykonać jeszcze większą pracę, żeby ten kompleks ustabilizować. No co powoduje przeciążenia. I takimi najczęstszymi miejscami, które później mogą powodować objawy bólowe, to jest mięsień czworoboczny lędźwi. On się przyczepia z boku kręgosłupa. Z jednej strony u góry przyczepia się do żeber, z dołu przyczepia się do talerza biodrowego, a z boku do kręgosłupa. No i to ten mięsień jest jakby z jednej i z drugiej strony kręgosłupa, więc zapewnia pewną stabilność tego układu.
A drugim takim obszarem, który może powodować objawy, to są mięśnie miednicy. Czyli mówię tutaj głównie o mięśniach pośrodkowych, pośrodkowy, średni i mały. No i też sławetny mięsień gruszkowaty, który moim zdaniem jest trochę przereklamowanym mięśniem i w moim przekonaniu nie daje on aż tyle objawów, jak się sądzi. No ale rzeczywiście jest on w obrębie kręgosłupa, przyczepia się od kości krzyżowej, idzie do kości udowej, no i też może dawać nam pewne objawy przeciążenia czy bólu w obrębie miednicy czy tego kompleksu krzyżowego, tak to nazwijmy. Dobrze, to znowu jedno pięterko wyżej, odcinek piersiowy kręgosłupa. Czy byłbyś też w stanie rozróżnić, że na przykład piersiowy jest, czy problemy z piersiowym są najbardziej powszechnie występujące? Czy jednak niekoniecznie? Troszeczkę nie. Myślę, że nie. Że też musimy wrócić trochę do pewnych fizjologicznych rzeczy i też mówi się o krzywiznach kręgosłupa. Tak naprawdę rodzimy się z kifozą całego kręgosłupa. Czyli nasz kręgosłup jest cały wygięty, no jak w pozycji embrionalnej. Skota. Tak. I to jest nasza tak naprawdę fizjologiczna krzywizna. Taka pierwotna krzywizna, więc ona jest, że tak powiem, od urodzenia kształtowana i w niej, no oczywiście też są przeciążenia, ale moim zdaniem we wtórnych fizjologicznych skrzywieniach kręgosłupa, czyli w lordozach mamy większy problem niż w samej kifozie. Mówię tutaj o lordozie lędźwiowej i o lordozie szyjnej, więc jakby w tych odcinkach, w szyi i w lędźwiach rzeczywiście mamy najwięcej kłopotów. Kręgosłup piersiowy jest dosyć stabilny. On jest też obudowany całą żebrami, klatką piersiową, więc mamy też pewien kompleks tutaj. I w związku z tym on też ma troszeczkę mniejszą ruchomość niż szyja czy kręgosłup lędźwiowy. W związku z tym tych przeciążeń na tym poziomie jest mniej, aczkolwiek to, co się dzieje w kręgosłupie piersiowym, ma bardzo duży wpływ na to, co się dzieje w naszym kręgosłupie szyjnym. Mówimy tutaj o górnym trójkącie i tu szczególnie ja na przykład bardzo lubię pracować na przejściowych elementach kręgosłupa, czyli mówię tutaj o przejściu szyjno-piersiowym i na przejściu piersiowo-lędźwiowym, bo dla mnie to są też kluczowe elementy, jeżeli chodzi o dolegliwości kręgosłupa bądź lędźwiowego, bądź szyjnego. I jeżeli coś się rzeczywiście dzieje w lordozach, czy w szyjnej, czy w lędźwiowej, to bardzo często główny impact mojej pracy jest właśnie na te elementy przejściowe. Ej, ale widzisz, to mnie zaskoczyłeś mocno tym właśnie sformułowaniem lordoza szyjna. Myślałem, że lordoza występuje tylko tutaj. Być może jestem po prostu ignorantem albo nie spotkałem się z tym do tej pory, ale nie wiedziałem o tym. Powiedz dwa słowa o tym, proszę. Wiesz co, no rzeczywiście głównie kojarzymy lordozę z odcinkiem lędźwiowym, bo no to jest to wygięcie jakby w stronę, tak zwane wygięcie brzuszne kręgosłupa, ale też to samo powinniśmy mieć lordozę w kręgosłupie szyjnym. Niestety z uwagi na przeciążenia, no siedzący tryb życia, na tak zwane przeciążenia smartfonowej głowy, pochylamy coraz bardziej głowę do przodu coraz częściej obserwuję taką zależność, że rzeczywiście ta lordoza znika z kręgosłupa szyjnego. Ten kręgosłup w odcinku szyjnym robi się albo prosty, albo wręcz kifotyczny, więc odwracamy pewne krzywizny naturalne, no i to już może prowadzić do przeciążeń i do generowania objawów bólowych, zarówno jakby w samym kręgosłupie szyjnym, jak i powyżej, jak i poniżej. Czyli też wszelkie bóle głowy, bóle ramion, bóle samej szyi, no to jest wszystko jakby związane z tymi przeciążeniami właśnie i odwróceniem jakby krzywizn kręgosłupa. Tak, bo często się mówi, że boli mnie głowa, nie? A potem się okazuje, że to w zasadzie nie głowa, tylko jakoś promieniuje, a to wszystko dzieje się w odcinku szyjnym bardziej. A byłem zaskoczony, w sensie pytałem cię o to, czy odcinek piersiowy jest, powiedzmy, najbardziej narażony, czy też najczęściej jakiś właśnie narażony na urazy czy bóle, właśnie idąc tropem siedzenia przy biurku, ale jeżeli to jest dużo bardziej w szyi, to też trzeba na to zwrócić uwagę. Dokładnie tak, no to ułożenie głowy znowuż ma kolosalne znaczenie,
dla naszego całego ciała. I też zobaczcie, zrobimy sobie krok w tył, jeżeli też mamy kłopot z miednicą, jeżeli na przykład jest przodot czy tyłopokolenie miednicy, to też no, kręgosłup, który jest położony na naszej miednicy, może iść albo bardziej do przodu, albo bardziej do tyłu. No co w konsekwencji będzie powodowało to, jak jest ustawiona nasza głowa. Więc tak naprawdę no, wszystko w naszym ciele jest zależne od siebie i też w taki sposób trzeba patrzeć na ciało, bo nie da się skorygować jakby ustawienia głowy, czy skorygować ustawienia kręgosłupa szyjnego, nie zajmując się całym ciałem. Bo ta praca lokalna nad zmniejszeniem napięcia no, da może efekt na 5 minut, czy na dzień, czy na dwa, ale z powrotem te objawy będą wracały. Bo to tak trochę jak ktoś przychodzi czy do fizjoterapeuty, czy do osteo i no może nie chcę użyć słowa żąda, ale chciałby, żebyś go ją naprawił tak o, a tymczasem on wróci do swoich codziennych zajęć i dalej będzie siedział tak, to chyba niedużo jesteś w stanie zrobić wtedy, prawda? No tak, ja też bardzo często mówię pacjentom, czy też tłumaczę im, że to, co my fizjoterapeuci, osteopaci robimy, to tak naprawdę stwarzamy sytuację, żeby ten kręgosłup mógł prawidłowo funkcjonować i żeby był wolny od pewnych ograniczeń czy zablokowań. I to jest nasza praca i tak naprawdę no, to powoduje, że nie wiem, nasz układ nerwowy lepiej funkcjonuje, że ten kręgosłup jest wolny od pewnych napięć, bo jeżeli jest zablokowanie jakieś w kręgosłupie, to będzie to miało impact też na mięśnie, które na przykład stabilizują kręgosłup, czy też na przykład jeżeli z danego dany segment jest zablokowany, to nerwy, które odchodzą z danego segmentu, idą też do poszczególnych mięśni. No i będzie to miało wpływ też na te mięśnie, które będą na przykład w nadmiernym przeciążeniu czy w nadmiernym napięciu. I teraz jeżeli odblokowujemy kręgosłup, to ten spazm mięśniowy od razu w zasadzie się uwalnia. Więc też bardzo często jak przy manipulacji kręgosłupa dochodzi do takiego o wow, nie? Nagle tak czujesz, że po prostu jesteś rozluźniony, że coś puściło, nie? I to jest właśnie ten efekt, więc jakby reasumując, stwarzamy sytuację do tego, żeby ten kręgosłup dobrze działał, no i przebijamy piłeczkę na drugą stronę, czyli na stronę pacjenta i tutaj systematyczny ruch, ćwiczenia stabilizacyjne, być może też redukcja stresu, o którym też nie zapominajmy, że ma bardzo duży impact na to, co się dzieje w kręgosłupie i też jedzenie. Jemy codziennie, więc też to, co jemy, ma kolosalny wpływ na nasz stan naszego kręgosłupa. Mówimy tutaj o pewnych kłopotach metabolicznych, o nietolerancjach pokarmowych no i o zbilansowanej diecie, która ma też zdecydowany wpływ na to, co się dzieje w naszych stawach i no, w konsekwencji też w stawach kręgosłupa. Czyli najważniejsze, żeby pić dużo mleka. Michał, chyba ci kurwę głowę zaraz. Wiem, to tak chciałem specjalnie tak zapodać. Czyli to tak. Nie jest prawda, że pij mleko, będziesz zdrowszy. Nie. No jeżeli pijecie mleko, to musicie zagryzać bułką pszenną. To wtedy najlepiej to działa. Rozwiń temat. Nie, no śmieję się oczywiście, bo tak naprawdę najczęstszymi produktami spożywczymi, które prowadzą do pewnych nietolerancji pokarmowych czy pewnych, no, czy pewnych konsekwencji do pewnych rzeczy, które się dzieją w organizmie, no to jest właśnie nabiał, głównie ta grupa produktów od krowich, czyli nie tylko mleko, ale też no, na przykład, nie wiem, sery, szczególnie białe, jakieś jogurty, śmietana, masło. I też bardzo często teraz no, w okresie letnim bardzo popularne lody. W zasadzie one są... Marcin, weź. Sorry, tak po prostu mówię, jak jest. No i też oczywiście śmieją się ludzie z pszenicy, że no nie mam celiaki, więc no co z tą pszenicą. No, ale jest to też rzeczywiście taki produkt, który no dosyć sporo powoduje nietolerancji. Też z różnych powodów, tu można się rozwijać, że kiedyś ta pszenica była inna, była tam, nie wiem, mniej modyfikowana genetycznie, mniej zanieczyszczona i tak dalej, więc bardziej sobie radziliśmy z trawieniem tej pszenicy. No ale rzeczywiście nawet zobaczcie, jak weźmiecie sobie, nie wiem, taką bułkę pszenną, nie wiem, obierzcie z tej skorupki chrupkiej i pogniećcie po prostu ten środek, nie? To się zrobi trochę takie jak guma, więc no taki to wszystko... trochę.
Dokładnie. I ten glut gdzieś może zalegać w naszych jelitach i też powodować, nie wiem, pseudostany zapalne, też reakcję pewną zapalną w naszych jelitach, co może w konsekwencji powodować pewne dolegliwości w aparacie ruchu. Więc no, śmiechy śmiechami, ale tak naprawdę nabiał, pszenica to jest coś, co no, powinniśmy eliminować, czy też niwelować z naszej diety. A tak... Dwa albo trzy razy dziennie ciutkę mleka do kawy, to spoko czy nie spoko, proszę pana? No, wiesz co, i spoko, i nie spoko. To też wszystko zależy, jak nasz organizm na to reaguje. Jeżeli tych objawów, takich no, nietolerancji mamy sporo. Mówię tutaj głównie o takich brzusznych, czy na przykład, nie wiem, jakaś tendencja do dużych wzdęć, tendencja do biegunek, czy do jakichś bóli brzucha, no to ta kropelka czy dwie do kawy już jest problemem. Ale ja też nie jestem ortodoksem i też czasami grzeszę, też czasami zjem pizzę, bo po prostu lubię i myślę, że ten, kto nie je pizzy, to nie ufam takim ludziom. Prawda. więc no ale żeby nie było tego na co dzień, nie? Bo też to jest ciekawe, że pacjenci też mówią, że na przykład ja nie mam żadnych dolegliwości, jeżeli chodzi o na przykład nabiał, bo jem go codziennie i nic mi się nie dzieje. Ale to też jest jakby taka pułapka, bo nie może być tak, że organizm będzie reagował nadmiarowo za każdym razem, jak pijemy mleko. Jeżeli robimy to codziennie, no to też musi organizm wygaszać trochę tą reaktywność. W związku z tym my nawet sobie nie zdajemy sprawy, co się dzieje w naszym organizmie. No w zasadzie nic się nie dzieje, bo nic nie czujemy, a na przykład, nie wiem, czujemy jakąś sztywność w naszym ciele, czujemy gdzieś dolegliwości bólowe. Tu nas boli jakiś, nie wiem, bark, a tu kolano, a tu coś tam. Więc to już jest, to są jakieś takie rzeczy, które mogą być natury metabolicznej. No i też warto jakby z tym zrobić porządek. Ach, kurde, będę musiał zmienić na mleko roślinne. A ja po prostu kawę z mlekiem roślinnym próbowałem pić tak regularnie, ale przekonują mnie znajomi, żebym może po prostu polubił pić czarną kawę. Ale to też jakoś do mnie nie przemawia. Polecam bardzo. Ja jestem też kawoszem i uwielbiam dobrą kawę i też piję ją zazwyczaj czarną, jak moja dusza, jak to moja żona mówi. O tym w następnym odcinku. No, ale też jeszcze a propos tego jedzenia, to muszę powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. Cukier. Nasz wiem, właśnie już nie chciałem dodawać, że przecież pół łyżeczki cukru do tej kawy. No, wiesz co, może na przykład miodu. Miodem też. No, jest na pewno miód bardziej przyswajalny, ale też ja mówię o cukrze w kontekście cukrów takich złożonych czy przetworzonych. Mówię o tych wszystkich, nie wiem, batonikach, czekoladach, ciasteczkach i tak dalej, i tak dalej. No, im bardziej złożony produkt, który dostajemy, że tak powiem, do zjedzenia, no tym gorzej, no. Te proste jedzenie, bardzo takie surowe wręcz, na przykład w okresie letnim, no tu jest bardzo, bardzo wskazane. A jabłka z drzewa przed chwilą sobie zjadłem. Super, no właśnie o to chodzi. To jest pokarm, który rzeczywiście nas gdzieś tam ubogaca i rzeczywiście daje nam dużo więcej niż pokarm przetworzony. Więc no te trzy rzeczy. Nabiał, pszenica i cukier. Westchnijmy sobie wszyscy razem, wspólnie nad tymi produktami, ale jest to fakt, że też ja osobiście no, zmagam się z tym, że wiem, że nie powinienem tego mleczka do kawy sobie dać, ale przynajmniej nie dodaję takiego mleczka, wiesz, z tych małych kartoników, tylko po prostu mam butelkę mleka. A zawsze byłem mleczny od dziecka. Ja również, ale też co jest ciekawe, że to mleko UHT, które mamy w sklepach, no to jest produkt, który nawet chyba nie stał przy takim... Przy krowie. Dokładnie. I też on jest też pasteryzowany, jest poddawany przy obróbce wysokiej temperaturze, więc tych takich właściwości dobrych no ma też mało, więc no przeceniamy trochę, że tak powiem, jego właściwości, nie wiem, zdrowotne czy wręcz takie no, promujące pewne zdrowy tryb życia, co jest zupełną nieprawdą. No nie mamy i też co ciekawe, bo jeszcze jedną rzecz tutaj powiem a propos produktów bez laktozy.
To też nie jest do końca tak, że one są w porządku, bo to tylko, to nie tylko laktoza nam gdzieś tam szkodzi, to nie tylko laktozy nie trawimy, ale też jeszcze jest kazeina, która to jest białko i cukier, które znajduje się w mleku. No i też te dwie substancje mogą powodować pewne przeciążenie naszego układu pokarmowego, czy mogą powodować pewne nietolerancje pokarmowe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To tak już prawie na koniec, bo skoro jesteśmy przy praktycznych poradach, to wezmę telefon. Powiedz mi, aha, czy dobrze, czy to tak ma wyglądać? Tak powinniśmy pisać sobie SMS-ka? Tak, 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 dokładnie. Jakby, żeby rzeczywiście telefon był na wysokości naszego wzroku, to będzie no, jakby najlepiej. Mhm. Możemy też to robić, nie wiem, czy w pozycji leżącej, no też, no gdzieś tam ręce też pracują, no jakby... Ja mam wrażenie, że smartfony są no, też dużym dobrem dla naszego życia, ułatwiają też dużo rzeczy w naszym życiu, ale z drugiej strony są też zmorą, bo też bardzo często gdzieś ślęczymy właśnie z pochyloną głową i gdzieś tam coś piszemy, no co tak w konsekwencji coraz więcej czasu spędzamy nad tym smartfonem i to powoduje też przeciążenie. No. Bo to trochę z laptopami też tak jest, nie? Że powinny być ciut wyżej na wysokości wzroku. Dokładnie tak, ale wiesz co, jeszcze na koniec sam chciałbym powiedzieć jeszcze jednej rzeczy, bo też mówiliśmy sobie o przeciążeniach, ale nie powiedzieliśmy sobie też o takich bardzo mocnych dolegliwościach, jak na przykład no jakieś kłopoty z dyskami, czy z uciskiem jakby na korzeń nerwowy. To są też dolegliwości, które też zdarzają się w moim gabinecie, ale zawsze też powtarzam pacjentom, że jeżeli jest pewien problem bardziej złożony, czy bardziej mocny, no to też mamy szereg innych objawów, bo ból jest no zazwyczaj przy przeciążeniu czy przy jakichś tam poważniejszych kłopotach, rzeczywiście on występuje, ale jeżeli mamy jakieś dodatkowe objawy neurologiczne, czyli na przykład, nie wiem, drętwienie ręki, czy kończyny dolnej, czy na przykład bardzo duże osłabienie mięśni, na przykład jednej strony, albo rzeczywiście mamy kłopot z jakąś koordynacją ruchową, albo mamy wrażenie, że gdzieś, nie wiem, no ta noga czy ręka jest taka niestabilna, no to wtedy już ten problem może być bardziej złożony i tam może dojść do pewnych przeciążeń dyskowych czy ucisku na korzeń nerwowy, no i wtedy ta sytuacja staje się rzeczywiście poważna. Jeżeli tych neurologicznych objawów nie ma, to zazwyczaj mówimy o przeciążeniu i też nie należy się tym jakoś strasznie przejmować. Oczywiście no one generują też objawy bólowe, ale nie są to jakieś poważne sprawy, a jeżeli już ta neurologia jest, to no to już trzeba być może zrobić jakieś kompleksowe badania i zobaczyć, co tam rzeczywiście się dzieje. O wow, mamy dzisiaj 100 tysięcy w ogóle nowych informacji, także chyba zakończymy na dzisiaj, żeby to wszystko jakoś przetrawić razem okay. z tym krowim mlekiem. To ja tylko na koniec jeszcze bym chciał powiedzieć, że jeżeli jakieś dźwięki z ambientu do waszych uszu wpadały, to są to sąsiedzi, którzy po prostu wiadomo, że od rana w sobotę muszą coś tam sobie powiercić albo pociąć na kraj ZZ tak zwanej. I taka rada, może to powinienem w sumie był na początku powiedzieć, że można je traktować tak jak Andrzeja Dudę, po prostu ich nie ma. A ja spróbuję je wyfotoshopować w czasie postprodukcji. Mam nadzieję, że nie było najgorzej. I tak poszedłem powiedzieć do pana sąsiada, poprosić, żeby na godzinkę przestał, bo mam nagranie do TVN-u. Bo przecież nie będę mu tłumaczył, że nagrywam podcast o kręgosłupie i moi słuchacze. Panie, do TVN-u nagrywam. Ale... Ja myślę, że też dobrym pomysłem, żebyśmy być może w przyszłości nakręcili jeszcze jeden kawałek a propos profilaktyki, bo też mało o tym powiedzieliśmy, a to jest też szeroki temat, więc może jeszcze będzie okazja do tego, żeby gdzieś o tym trochę więcej powiedzieć. Jeżeli nie face to face, to w takiej formule jak teraz. Jasne, jak najbardziej jestem do dyspozycji. Ekstra. Pamiętajcie, że naszym sponsorem jest firma Naturativ, bo to też powinienem był powiedzieć na samym początku, jeżeli macie na przykład ochotę sobie zrobić peeling albo coś, to polecam, zawsze polecam. Nie mam tutaj w tym momencie przy sobie, ale jednak muszę wspomnieć, bo te zapaszki tam są cudowne. A oprócz tego
Pamiętajcie, żeby się psikać na komary, bo jest masakra. W tym roku jest masakra. I tym optymistycznym, a w zasadzie ja gadam, pesymistycznym, bardzo ci, Marcinie, dziękuję. Ja również dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że było to interesujące i otworzy wam trochę oczy szerzej na problemy kręgosłupowe. Jak to już śpiewała jakiś czas temu jedna piosenkarka z Polski, nie garb się, bo będziesz chodzić z kijem. Tak jest. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia. Do usłyszenia, ja też się z wami żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku Yoga Update'u. Pa! Yoga, 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 yoga,